na których mistrzostwach pan był? We Wiśle 4 lata temu. Mówił pan, że to fajna impreza. Super. Skata po prostu trzeba mieć szczęście. I tego. 60% szczęścia, a 40% umiejętności rozegrania go. Czego się tu pan spodziewał? To się okaże. To się okaże, bo to nie idzie tego przewidzieć po prostu. Ale stolik ma pan daleki. Daleki, bardzo daleki. Czyli jak gdyby na 16 nie ma szans. Nie ma szans. Na 16 nie, nie. Ale nie żałuje pan. Nie, nie żałuję. A pan jest pierwszy raz, tak? Po raz pierwszy, impreza wspaniała. Jest więcej uczestników jak poprzednich mistrzostwach, ale jest poziom bardzo wysoki. Skatowo bardzo wysoki. Gram skata 65 lat już. I widzę, że tu poziom jest wysoki. Krótko i zwięźle, i na temat, i króciutko. I mogę mi powiedzieć, możemy się coś nauczyć, startując tu, bo się gro, my gramy u nas, gramy kartą do końca, a tu grają. Jak już nie wygra, jak już nie zrobi Schneider, to rzuca karty i króci, skraca grę. U nas gramy do końca, a może się przerzuci, a może nie. Ale poziom wysoki, karty są na każdą serię, karty są nowe. I to nas cieszy, lista jest przejrzysta, chociaż nasza lista jest lepsza od tej listy, bo mamy tam powiedziane w liście i co gramy i ile gramy, a tu nie, tu trzeba pytać i może nas trzech przechytrzyć i powiedzieć, rajcowałem 22, a grał, był przerajcowany, nie udowodnimy z tego, trzech nas przeprzy, a na naszej liście trzeba najpierw zapisać, co grał i jaką wysokość, a tu tego nie ma. Tylko tam ten mękamen jest jeden. Ale nie zdarzyło się jakieś oszustwo? Nie zdarzyło się, żeby było tak jakiś zgrzyt i tak dalej. No ale się pięknie gra, pięknie. Pan redaktor wie, bo jak znam pana, to na dużo imprezach pan zdjęcia robi i po prostu kameruje, nie? I to jest bardzo, bardzo dobre dla wiadomość, dla kolegów, dla otoczenia po prostu, nie? A największa frekwencja na Śląsku to jest, na Śląsku jest szkat, największa. Największa frekwencja, po prostu. Co jakieś większe miasto, to jest po prostu klub i tam co tygodniowo raz grają, a jedni jeżdżą nawet 3-4 razy w tygodniu, to na przykład ja 3 razy, raz w Lędzinach, 2 razy w Bieruniu Starym, wie panie, u Holtka i u Petra w Leśnej. Mękament jest taki, że my Ślązacy, my nie jesteśmy na tych kartach wychowani, my jesteśmy na kartach tych starych kart, Austria wydała karty i takie myślą za... Tak mówimy, a to jest blat francuski, bryżowy blat. Typowo skatowy blat to nie jest. I niektórzy skaciorze się mylą, bo są dwa kolory, czerwony i czarny. A u nas są cztery kolory, nie? I to jest różnica. My jesteśmy wychowani na tych czterokolorowych, nie? Ale i tu się... Nasi się już nauczyli grać i to jest w całym tym skacie te francuskie gry. I dużo, ale dużo ludzi skaciorzy się myli na tym. Bo my jesteśmy wychowani na tym starej tradycji skata. My starsze pokolenie i walczymy, ja jestem z okręgu Zabrze, walczymy o to, że imprezy, które pan nieraz już obsługiwał okręgu Zabrze, to gramy, przeforsowali myśmy to na zebraniu, że gramy tym naszym, posłem starym, blatem, mówimy niemiecki, niech to już tak będzie, bo żeby tacy ludzie jak ten pan i ja w tym wieku, lepiej się im nam grało. Mamy ta satysfakcja po prostu no, brać udział w tym szkacie, bo to jest nasze hobby po prostu. Koszty się nie liczą, wiadomo, że nie jest to tanio, bo 1 euro wpadka to u nas jest 4 złote. To ja mogę 4 mecze u nas w kraju, w Polsce przegrać, u nas, a tu trzeba uważać. So, liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde, ihr habt noch 30 Sekunden. Przyjaciele skata z Polski, mamy jeszcze 30 sekund, proszę zająć miejsca przy stołach. Chciałem po prostu wszystkim przypomnieć jeszcze raz, że dzisiaj wszystkie przerwy są dłuższe, czyli zaczynamy dzisiaj, kończymy pierwszą serię o godzinie 12. Półtora godziny przerwy do godziny 13.30, gdzie zaczniemy drugą serię i skończymy ją o 15.30. Znowuż półtora godziny i zaczynamy o 17.00 ostatnią serię dzisiejszą,
która skończy się o 19:15. Dwie konkurencje zostały już zakończone, czyli drużynowo i drużyny narodowe skończyły. Teraz jest dzisiaj rozgrywana ostatnia konkurencja indywidualnie, która wyłoni najlepszą szesnastkę, która dostąpi zaszczytu jutro zagrać w finale. Miałbym prośbę również do Was wszystkich. Proszę, to co przemawiam, staram się jak najwięcej przekazać. Nie przekazuję, kto wygrał gra Nuwera i jakimi kartami, bo to nie ma sensu. Natomiast to co mówię, to proszę słuchać. Naprawdę proszę słuchać, praktycznie powiedziałem wszystko, tylko że niestety część z Was po prostu nie słucha, kiedy mówię. To byłoby wszystko i oddaję dalej głos prezydentowi. Ja, vielen Dank, Marian. Dann wünsche ich von meiner Seite aus allen viel Erfolg. Die Turnierleitung wird noch nach Dreiertischen fragen, Zweiertisch und ähnliches. Und das Blatt wird dann von der Turnierleitung freigegeben. Vielen Dank und viel Erfolg. Pan tak ucieka, a tu jeszcze pusta sala. No, szuka pan swojego stolika? No idę zobaczyć, przy którym stoliku gram dzisiaj. A jaki numer stolika? 127. O, dosyć daleko. Tylko daleko, nie wyszedł wtorkowy turniej, także trochę daleko. Aha. Jestem pierwszy raz na takich mistrzostwach i myślę, że to będzie taki dobry trening i dobre wspomnienia. Z tymi najlepszymi się jednak spotyka i warte nauki i tej gry. No właśnie, bo to w zasadzie zwykły turniej, tylko że nazywa się Mistrzostwa Świata. Może niezwykły, bo tu są ludzie jednak z całego świata, nie? Może to jest ważne, żeby się ograć z innymi. No tak, z początku taka bariera językowa, trochę człowiek był tak, nie umiał się dogadać, ale wszystko z grą potem poszło jakoś tak i myślę, że coraz lepiej jest. Jestem pełny optymizmu na przyszłe takie turnieje i myślę, że będzie dobrze. To może spotkamy się w Paragwaju. O, no, życzyłbym sobie, a zobaczymy. Dzień dobry, który stolik? 94 niestety. Nie jest najgorzej, ale w kategorii juniorów jak? No, w juniorach jestem na 7 miejscu, we Francji miałem 3 miejsce, niestety nie potrafię nic zdołać więcej. Jest problem z kartą, jest problem właśnie. No, ale to jeszcze turniej juniorów trwa. Znaczy turniej trwa, tak? Na pierwsze, drugie miejsce nie mam szans, natomiast jeszcze trzecie to jest właśnie teoretyczna szansa, nic więcej. Niestety nic więcej. No jedynie tylko cud, tak? Jedynie cud może się zdarzyć, żeby właśnie wejść na to trzecie miejsce i zdobyć właśnie jakieś tam... To trudno. Grał bardzo dużo gier, bo aż 154 gry. Z tego przegrałem 29. Trudno. Który stolik? 174. Trochę daleko. Jest, no, karta mi jednak nie idzie, więc ciężko dołączyć do czołówki. Dlaczego wszyscy tak mówią, że karta nie idzie? O co tu chodzi?
No po prostu karty jakie dostajemy, są takie, że nie da rady wylicytować ich na tyle, żeby zdobyć jakiś duży wynik. To niedobrze. A liczył pan, przyjeżdżając tutaj, liczył pan na coś więcej? No tak. Liczyłem na jakieś miejsce w pierwszej trójce. No. Ale no niestety moje oczekiwania nie spełniły się, no i muszę teraz grać na stoliku, w którym jestem. No dobrze, ale w juniorach to już całkiem stracone szanse na podu? Nie mam szans już, całkiem. Pan Paweł Jabłoński, nasz junior z Mosty Cieszyna, ostatni rok już jako junior, tak? Przedostatni, jeszcze w przyszłym roku mogę grać. Także mam zamiar, w tym roku walczyłem tytuł mistrza Polski. Chciałbym jeszcze jakiś puchar jako junior na mistrzostwa świata zaraz zdobyć. No i w przyszłym roku wybrałbym się na mistrzostwa Europy jeszcze na zakończenie mojej kariery juniorskiej, żeby zdobyć jeszcze tytuł jakiś mistrza Europy, jeśli dobrze by poszło. Także na razie walczymy. A kariera juniora była bogata. Mistrz Polski. Mistrz Polski, no udało się. No, w tym roku przyszła karta, wykorzystałem. No i się udało. Jakieś szanse na szesnastkę albo puchar juniora? Na szesnastkę już raczej nie. Natomiast na juniora przed dzisiejszym dniem traciłem 600 punktów do pierwszego, a 300 do trzeciego, także nie wiem jak teraz poszło pozostałym, ale przed dzisiejszym dniem na pewno była szansa. Czyli jest szansa na mistrza świata juniorów? Teoretycznie przed dzisiejszym dniem taka była, natomiast teraz nie wiem, bo w sumie zrobiłem w dwóch rundach 2000, także nie jest źle. Natomiast zobaczymy jak dalej pójdzie karta, także szansa teoretycznie jeszcze istnieje. Będzie super. Dziękuję. Panie Aleksandrze, no jakaś zła wiadomość dla pana, bo tu Paweł Jabłoński atakuje mistrza świata. No dokładnie, nie tylko Paweł Jabłoński, no i Moldenhauer Filip, Niemiec, który dwa razy obronił mistrza Europy. No idzie mu. Miałem dobry wynik, 9600 po trzech dniach. Dla mnie był to bardzo dobry wynik. Chciałem utrzymać średnią, no ale w tym dniu nie idzie. Ale jeszcze zostaje jutrzejszy dzień. No a jutro są play-offy, no to wszystko może się wydarzyć. Ile można w takim dniu jutro zdobyć punktów? Tak naprawdę na play-offach można albo zrobić 1000 w ciągu jednej serii, albo zrobić 5 wpadek. No, to jest loteria po prostu. Zależy na kogo się trafi przy stoliku, jak karta pójdzie. No. Jeżeli karta pójdzie, naprawdę można zrobić dobry wynik, ale jak nie pójdzie albo będzie tak średnio chodzić, to się nie zrobi wyniku. Trzeba po prostu atakować. Ale jeszcze nie puszczamy broni, tak? Walczymy. Dokładnie, nie puszczamy broni. Jest jeszcze dzisiaj jedna seria. Może coś się uda zrobić. Dzisiaj mi nie idzie, ale może coś tam nadrobię. No i jutrzejszy dzień. Wszystko zależy od jutra po prostu. Ale jakaś szansa na pudło jest? Jest szansa, szczególnie, że jeden junior, który był teraz drugi, zrobił w tej serii minus.